Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak wykonać samo zaciągającą się wędkę na ryby. W moim zestawie przetrwania znajdują się podstawowe rzeczy, które ułatwią nam wykonanie takiego improwizowanego wędziska. Z tego co znajdziemy pod ręką, znajduje się na terenie prywatnym, w zbiorniku prywatnym. Właściciel pozwolił mi właśnie nagrać taki filmik instruktażowy, żeby wam pokazać, jak w łatwy sposób można taką wędkę wykonać. Na samym jeszcze wstępie chciałem was wszystkich zaprosić, oglądających, oczywiście tych, którzy chcą być ze mną na bieżąco, którzy chcą dzielić się z nami naszą pasją piękną, jaką jest survival i bushcraft, do mojej grupy na Facebooku. Link dodam w opisie i zapraszam wszystkie chętne osoby. I zapraszam do oglądania. Nasza pułapka będzie się składała z trzech elementów. Tu mamy długi, elastyczny kijak. Ponad ma 3 metry. Trochę krótszy, w którym wykonam cięcie typu 7. I tu mam jeszcze przygotowany na tak zwany spust, który będzie łączył ten długi i ten krótszy, i do tego przywiążemy nasz zestaw wędkarski. Zaraz go wykonam i widzimy się za chwilę. Element spustowy mamy wykonany. Wcięcie typu 7. Tu takie wcięcie, które będzie łączyło nam z tym wcięciem, i tu będzie się klinowało w tym miejscu. Mamy jeszcze taki długi, elastyczny kij. Oczywiście można wykorzystać, jak przy brzegu będą jakieś, żeby zaoszczędzić sobie pracy, no ale u nas tego nie ma, to ja po prostu go wbiję i nam... No dobra, to zabieramy się do roboty. Naszą pułapkę mamy zostawioną, jak widzicie, już gałąź jest naciągnięta, idzie do tego wcięcia, schodzi do naszego mechanizmu spustowego i tu się klinuje, i do tego w tym miejscu będziemy przywiązywać przepon wędkarski i zarzucimy. Zaraz się widzimy. Dobra, jest z mojego zestawu przetrwania. Wyciągam przybory wędkarskie. Tu mam przepon. O, i żyłka. Mały spławik. I haczyki folii aluminiowej. No i zabieram się do związania zestawu, ale jak taki zestaw zawiązać? No, zdjęcie dorzucę do filmu, żebyście mniej więcej mieli wzór. T
tam mamy nasz spławik i on idzie do naszego elementu spustowego, przywiązany tu, i w momencie, kiedy ryba weźmie, szarpnie w pewnym momencie, zwolni nasz mechanizm i ta naprężona gałąź zwolni nasz spust i ryba się zatnie. Szczególnie polecana jest ta metoda łowienia przy metodzie z gruntu. Zakładamy po prostu przynętę wędkarską. W terenie możemy łatwo taką przynętę zdobyć. Dobrze, do tego filmu dorzucę mój wcześniejszy film. Tam kiedyś już nagrywałem, jak zdobyć takie przynęty wędkarskie. To trochę się cofniemy i zobaczcie. Odgarniamy ziemię, oczyszczamy teren. Nasz patent polega na tym, żeby po prostu zasymulować działanie kreta poprzez wibrację. I dżownice powinny same wychodzić. Drugi sposób, też sprawdzony, to jest po prostu metoda odkrywkowa, gdzie wykopujemy ziemię i po prostu szukamy rąb. Zobaczymy i sprawdzimy metodę pierwszą. Sprawdzamy metodę pierwszą, wbijamy saperkę i takimi delikatnymi ruchami symulujemy działanie kreta. Jak widzicie, nasze starania nie poszły na marne. Dżownice po symulacji kreta wychodzą na powierzchnię ziemi. W takich powalonych kłodach pod warstwą kory często są larwy robaków. O, jak widzicie, mamy jedną. Tu jest druga. One są jadalne w całości, ale to już jest dla zaawansowanych miłośników survivalu. Ja takie przekąski odpuszczę sobie, ale to też jest również jeden z patentów na szukanie robaków, larw w takich powalonych kłodach. Jeszcze wam raz na spokojnie pokażę. Naciągamy nasz mechanizm. Blokujemy go. W jednych z wcześniejszych moich filmów widzieliście, jak taką przynętę zdobyć. To teraz to zarzucamy.
Pławik, jak widzicie, czekam, pokażę wam palcem, jest tu, tu nad moim palcem. Trochę się ostrość popsuła. Tu, w tym okręgu idzie robię. Ja teraz zwolnię nasz mechanizm. Zrobię lepsze zbliżenie na spławik. Zobaczcie, jak się zachowuje nasza pułapka. Zwalniam pułapkę. O. Widzicie? Do tego momentu nam podcięłoby ryby. Z gruntu wiadomo, możemy większe ryby złapać i takie większe ryby bez problemu nasz mechanizm pustowy zwolnia. Sami widzieliście, że wykonanie takiego wędliska nie jest skomplikowane i bez problemu go wykonacie. Wystarczy znać podstawowe wcięcie typu 7, zrobić takie wgłębienie dookoła, żeby zawiązać gdzieś linkę, żeby się nie zsuwała. No i co? No ja zawsze w swoim zestawie przetrwania przenoszę zestaw do połowu ryb. Mam haczyk, trochę ołowiu, żyłkę przeponową i taką główną żyłkę, to żyłka karpiowa. I zawsze sobie to przenoszę, więc zachęcam was, jeśli macie te zestawy, włóżcie takie coś. To nie zajmuje naprawdę dużo miejsca, a jeśli kiedyś nadarzy się okazja i nie daj Boże znajdziemy się w jakichś warunkach survivalowych, to dużo bardziej nam to ułatwi pracę, a być może nawet uratuje nasze życie. Chciałem wam przypomnieć jeszcze o mojej grupie na Facebooku, link jest w opisie. Zapraszam was serdecznie. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.